Także leci minik. Half-Life 2 ma dwa tak nudne momenty, że zaczynam wątpić w legendarność tego tytułu. No wiesz, podnoć Half-Life 1 to jest super legendarny tytuł, który zmienił oblicze FPS-ów i nie wątpię, że tak było, ale z tego co słyszałem od Torrenta, to jest jedna wielka kupa. Znaczy przynajmniej takie odnoszę wrażenie, że to jest... Wow, 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 wow. Dobra, zabij mnie już. No tak. Chyba lepiej będzie zaczekać w sianku. Bo to sterowanie jest tak nieprzyjemne. Tak ja byłaby spoko, gdyby nie sterowanie. Gdyby chociaż dałoby się na padzie grać. Ale nie. Ale nie, bo po co? Tak się w sumie zastanawiałem, czy by... Oj, wykryje zwłoki. Nie ruszajcie się z miejsca, po prostu patrzcie tak. Oho, biegnie, biegnie. Jezus, jak się rzucało szyletem. Kurde. Siema Femo, halo, halo. Aha, no tak. Niech ten alarm minie. Half-Life ma ciekawe monty, ba, nawet silnik z League of Legends nie jest taki straszny. Problem polega na tym, że mam długą sekwencję jazdy pojazdem, bardzo długą, gdzie podziwiam tylko pustkowie. O rany. Czyli nuda pełną parą, mówisz? Ale tak to jest właśnie z legendami, że legendy czasami są na wyrost. Czasami mogą być beznadziejne. A tak się właśnie nastawiałem, czy by sobie nie kupić Half-Life'a, przynajmniej tego paka Half-Life'owego. Znalazłem go za 4 euro na Steamie, za 4 euro dokładnie z hakiem. Ale czyli jak widzę, że no nie warto, to nie warto. To już lepiej kupić Black Mesa. A Black Mesa w sumie chyba dostałem kiedyś. I za Delmolkę. To mi się przynajmniej... Albo nie. Tylko mi się wydawało. Dobra, jeszcze jeden przejdzie. Ale ona chyba nie ma tej finałowej walki. No to bullshit, jak nie ma finału, co to jest z Capcom? Żeby wycierać zakończenie i nie pozwalać nikomu zagrać w niego? Zabij kąkę. Dobrze byłoby tego jednego tutaj zwabić. Zabić go z ukrycia.
Ale on chyba nie ma tej... W ogóle to nie jest bullshit, tylko trzeba czekać na update, bo gra jest tworzona... Aha, czyli w sensie, okej. Myślałem, że po prostu wydali grę bez zakończenia. Już chciałem mówić, że to jest... To jest kolejna suda, że w kolejna gra od Srapcomu, znaczy no, wzorowana na Srapcomie. A tak naprawdę to nie. Bo Srapcom to jest najgorsze wydawnictwo na świecie. Srapcom wie co najgorsze i wykorzystuje to. No chodź, chodź tu. Ale po co mam uwalniać się kobity? No halo. Nie mogę wszystkich po prostu lecieć na celi i zabić go? O. O tak, on nie zobaczy przez to. Siema, uwalniam cię. Jak je znajdę, to czemu nie pomogę? O, i znikła. Jak znikasz, to czemu nie mogłaś zniknąć wcześniej? Zobaczymy, dla mnie Half-Life 2 to taki korytarzyk z przeciętnie inteligentnymi wrogami. Zobaczymy, jak się gra przez wieże końca. To rozczarowanie, kiedy chcę zagrać w legendarną grę, która może być ekstra super fajna, okazuje się, że nie jest legendarną. Jest po prostu kupą zrobioną na wyrost. Ale za 1 euro to mogę. A w sumie jak 1 euro to w sumie faktycznie no. Już to jest tyle co nic. Siema Pascalku, halo. Halo, jestem tutaj, za tym walniętym filarem. No, znaczy w powietrzu nie ma nikogo. Ale szukajcie dalej, szukajcie dalej. Dobra, ten ma inną trasę niż się spodziewałem. Ale dobra, przejdzie sobie ten mistrz tu tędy i go dźgnę. Patrz, przecież jak teraz już Alfa, czy to gra byłaby gra dekady. Patrząc jakie były oceniane. Patrząc jak były oceniane wszystkie Half-Life'y, kiedyś gracze mieli inne wymagania, a to też prawda, to już wspomnę. Kupiłem ten pub, no i muszę grać na niższe ustawienia, żeby mi później chodziło. Lul. No i się nie to takie gówno. W sumie, jak to się każdy gra na low. No. Tak, ninja. Asasyn, dlaczego brąz? Wiesz, jak dobrze mi to poszło. Oszukańce. Ech.
Ale w sumie kusi, strasznie kusi, żeby kupić sobie tego paba. Bo czemu nie? Wszyscy w to grają. W sumie znaczy, no oczywiście, że jeśli wszyscy w to grają, to znaczy, że to jest dobre. O, dzięki za follow us, Spots Games. Dzięki. Jezu Maria, co chciałem mówić? No oczywiście nie zawsze, że jeśli jakaś... O, że jakaś gra jest popularna, znaczy, że jest dobra. A w tym przypadku słyszę same dobre opinie o pubie. Więc myślę, czy by sobie też nie kupić. Tym bardziej, że może nie tyle przez puba, przez Hidden Z1, przez Battle Royale. To on znalazł swój nowy, prawie ulubiony gatunek. A to jest, no, rzecz, która nie zdarza się na co dzień. Także w sumie why not? Why not, trzeba sobie nie kupić puba. Kurde, gdyby to nie kosztowało... Gdyby to nie kosztowało... Tyle. I będzie crossplay. Ja to właśnie słyszałem dzisiaj, gdzieś czytałem. Będzie crossplay. A, tu jest to. Co mu chodzi? Wiadomo, 30 FPS to standardy konsole i tyle. Bardziej wiesz co, nie interesuje mnie wiesz co, FPS FPS-ami. Bo... Nie, tak czekaj, FPS FPS-ami. Bardziej ciekawe jest, jak będzie wypadało sterowanie pomiędzy padem a myszką klawiaturą. No pomyślcie, gościu gra sobie powiedzmy na Xboxie One X w puba. W międzyczasie gra z kimś, kto gra sobie na myszce na klawiaturze. No jakby nie patrzeć, ten kto gra na komputerze jest, no, lepszy. Tylko i tu właśnie jest moje pytanie. Czy pad będzie miał coś takiego jak wspomaganie celowania? Wspomaganie celowania? Taki jakby aimbot? Jak oni chcą rozwiązać to sterowanie? Czy jakby oni chcą rozwiązać crossplay, jeśli chodzi o sterowanie? To je ciekawi. Że nie co chciałem zrobić. Mam nadzieję, że nie, albo nie aż tak zjebane jak GTA 5. Musi mieć, chyba że pub będzie wspierał klawiaturę i mychy na konsolach. A to w sumie nie jest jakieś trudne do zrobienia. GTA to jak masz pub, to wszystkich trafiasz od tak bez problemów. Każda gra wspiera klawiaturę i myszki na konsolach. Bo tak sobie głupie rok sobie wymyśliło. Uncharted też. Ale my tu mówimy nie o grach, czy my mówimy tu bardziej o grach, wiecie. My mówimy tu bardziej o grach multiplatformowych, które wspierają crossplay.
Tak, ja w takim razie czekam, aż pojawią się gry strategiczne na konsolkach. Oj, zapiekłoby. Dobra, go, go, go. Dobrze, że kuszniki są takie głupie i nie mogą schodzić. Będziecie ogrywać te Sam Fusion? A w sumie ja to gdzieś mam. Znaczy ja dostałem ten Sam Fusion, więc czemu nie? Czemu nie? To będzie ciężkie. Znaleźliście zwłoki. Co z tymi zwłokami? Co w związku z tym? Da, będzie trzeba... O Jezus. Ale Sirius na kiedyś ogramy. Nie wiem, mogę go ogłuszyć? O, mogę go ogłuszyć. Dobra. Od razu tutaj zamknę. Będę sobie musiał ogarnąć hajna z suba. Suba nam, haha. My zawsze wspieramy wspierających nas ludzi. Cześć, przyszedłem cię uwolnić. Podobno skrępowane ręce, a tak naprawdę płaczesz teraz. O, ninja. A kiedy są oszusty? No w przyszłym tygodniu macie suby dosyć. Tak? Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, że będziemy mieć suby. Chyba na tym Microsoftowym serwisie do transmisji. O Jezus. Ale śmieszki. Ale śmieszki. Hello, jestem tuż obok ciebie.
Już należą do Twitch Affiliates, a w przyszłym tygodniu będą dawać opcję subowania. Kurde, nice. W końcu będziemy mieć pieniążki, które i tak to dostanie wszystkie. A dla mnie nic nie zostanie, nawet na bandla. Nawet na bandla z grami o chińskich dziewczynkach. To jest smutne. Specjalnie nic mi to nie mówi. Czy w takim razie zwiększy się zasięg i wzrośnie popularność ZG na Twitch? Nie. Ale i tak będzie zajebiście. No, please no. Kurde, jak ja się mam tam dostać? A, dobra, to już wiem, jak tam mam się dostać. Najpierw jednak pójdę tego ziomka zabić. Miejmy nadzieję, że wzrośnie popularność. Miejmy. No, wyjdź tam, typu. Albo typko. Słuchaj, dostałem tą funkcję, że można kupić grę. Że można kupić grę. Aktualnie gram na streamie przez Twitcha i ze zakupu leci dolar dla ZG. O. Dobra, o kurde, on tu idzie. Zauważy zwłoki, przyjdzie. No chodź, chodź cwaniaczku, chodź kolego. Takie wololo. Dobra, nie chcę tu gościu wziąć i zrobię z niego mu takie asesinowanie. Mam cztery noże. A, mam pasek Helixa pełny, którego i tak nie używam. Że ja kupię Rainbow Six przez link, to Marcin dostanie procent. Marcin to ma, bo ma fajna. A to w sumie czekajcie. A, tak. Czyli są, jakbyśmy reklamowali jakąś grę i ludzie kupili przez Twitcha tą grę, to byśmy dostali procent z tej gry. Kurde, fajna sprawa. Fajna sprawa. No, to troszkę zwaliłem. Teraz zwaliłem. Tak podwójnie. Niepotrzebnie na pałę leciałem. Muszko, idzie stąd. No halo! Co bullshit? Znaczy...
No możecie, będziecie mogli tak reklamować skrzynki do Black Squad. Bo wydaje mi się, że Paladins ma właśnie możliwość kupowania skrzynek. Jeżeli Twitch ma w ofercie tą grę, która jest grana, to może ją kupić pod streamem, korzystając z misji. No fajna, fajna sprawa. Fajna sprawa, takie coś. Będziemy grać w same dobre gry, będziemy mówili, to jest dobre, kupcie to. Tu macie, możecie kupić. Kupcie, będzie dostaniemy wtedy pieniążki. Chodź kolego, chodź. Ale najpierw będą suby. Tak, suby też są ważne. Suby są bardzo ważne. Ciąg, ciąg. Cibany komity woli zbierać kryształki, a nie kupować gry. Woli kupować skrzynki. Świetne komity. Okej, okay, czyli taki ma typu zasięg mniej więcej. Jak ninja. O rany, teraz muszę iść w drugą stronę. Fajnie było, jakby Black Squad miał wspólne ze Switchem, bo wtedy zaglądanie streamu z Black Squada będzie jakieś temy do gry. O kurde, to byłoby całkiem spoko. Ty, bo chodź, zauważ tego typa i... Złoki, o nie! Zabili mojego przyjaciela, mojego kolegę. Czego ty chcesz, że koszulki jest trzymać nie wystarczą? No hej. Siema panie Ośku. Siema panie Ośku. Hiles i Bethesda mają takie fajne funkcje. Bethesda? Hiles? A co to Hiles?
Będzie trzeba ich po spokojnie, jeden po jednym wybić. Nigdy się spieszy. Spoko. Ogarniemy to na spokojnie. Nie musimy lecieć na pałę jak zazwyczaj. Wiem, że jest gorąco, wiem, że taki gorąc sprawia, że chce się rage'ować. Ale to nie znaczy, że musimy wszystkiego robić na pałę. Znaczy możemy wszystko robić na pałę. Auć. Aha, udało mi się. Jestem oku, idę. Twórcy Smiley Paladins. A Bethesda? True Elwi. True. Daję temu to jest legend za oglądanie streamów. Nieźle. Fajnie jakby coś ciekawego zrobił CDEP. Wtedy można by wrócić do tego, cóż, zepsutego gwinta. Ło! Wow. Spokojnie. Raj na Kepsa. Idź na Kepsa. Keps to jest bardzo dobra decyzja życiowa. Idź i smacznego. Nie idź na Kepsa, zostaw sobie na suba u ZSG. A to jest jeszcze lepszy pomysł. Zostaw sobie suba u. Na suba. Wow! Aha, to ja tak powinienem zrobić. Super mi się nie najawia, ale Wodgen wtedy zje. Widać, że niedożywiony. Bardzo niedożywiony, głodny. Nakarmcie mnie, nakarmcie mnie subem. Jak dostanę pieniążki z suba, to kupię sobie Kepsa. I jestem niedożywiony. Jej, przeszedłem kolejną misję. Your Highness. It is good to see you again. What is wrong? I'm sorry. Z dupy się pojawiło dwóch typów. O, dostałem jeden pasek więcej. Nice. Będę więcej żył. Dostałem w końcu życie. We meet again, Xiao Jun. I recognized you in Na'an. I remembered that you were once a concubine, along with the Empress. She was more than willing to lure you here. Lies! I had no choice. She chose to live. Her life meant more to her than yours. Who would blame her? I forgive you, sister. This is touching, but useless. There will be no rebirth of the Assassin's Brotherhood. Nie dobrze. You have no friends left. Ooh. The last person alive who you thought you could trust betrayed you. That is how we wiped out your kind. So trusting of others, so weak and pathetic. The same qualities your master showed just before I killed him. And I'll show you how weak. Dobra, ale gdzie mam szukać te ostrze? I nie mówię tutaj o takim ostrzu w bucie. Też przeczytałem, że te suby jednak nie będą w przyszłym tygodniu. Będą w tym tygodniu. Pieniążki. Lepiej. W
Jakie walki, jakie... Rzucaj! Bęk! Dostał typ! No i mnie zabił. Wystarczy tylko jeden przycisk. No chodź. Yay, I killed him! Nice one! I like this! The whole city is going to go up in flames. I need to get out of here. Oho! Było blisko. Te buchy, te ucieczki. Ej, no kurde, ale całkiem spoko to było. Hahaha, ogień nie goni. No i zginęliśmy razem. Bo oczywiście muszę tak wyginać paluchy, żeby móc zrobić ataki jakieś. Uwaga, wyginam paluchy. Świetne sterowanie. Haha, wyjdź tam! Biegnij! Wiem, że sterowanie jest do dupy, no ale musimy sobie poradzić, kobito. No. Biegnij! No idź, nie blokuj się. Go! Straciłem czas na walkę z głupim typem. O, czekaj, to ja tu mam skoczyć. Otwierać bramę, otworzyć bramę! Wpuśćmy muzułman... O, Jezus, nie, co ja mówię? Co ja... Wow! O, i chyba do ognia skoczyłem. Do ognia pilnego. To była scenka. A ten link nie jest do pokazywania z streamie. Właśnie tutaj masz galerię tych japońsko-nigeryjskich babek. A, to. Zapomniałem w ogóle o tym. Jezus, jakie to sterowanie jest popieprzone. Tutaj tak paluchy trzeba wyginać. Aha, tak. Źle to zrobiłem. Uwielbiam tę wtyczkę. Co za wtyczka? Wymaga violent majki. Brzmi bardzo brutalnie i gwałtownie i źle. Pomógłbym ci, ale ci nie pomogę. Umieraj. A!
miałem się prześlizgnąć. Aha. Więc instrukcje były niejasne. Tak jak sterowanie. Jak to beznadziejne sterowanie. Dlaczego kostka blokowa się pali? Jakim cudem kostka blokowa się pali? Biegnij! O, udało się. Mam takie fajne, zwinne paluszki, które potrafią się wyginać w różne kształty. Dlatego mi się udało to przejść. Aktyw się wkręcił w Shadow of Mordor. Już dwa godziny po początku pisze mi, że 100% zrobi. Ja mówiłem, że Shadow of Mordor to jest piękna, świetna gra. W sumie Dezen to wcześniej mówił. Dezen miał wtedy rację. A teraz ja mam rację. O Shadow of Mordor, cud mi odgalina. I should walk in the darkness and strike swiftly. No one will stop. 3 godziny, to jeszcze lepiej. All your tigers are dead. Only you remain. I'll take back what you stole from us. My box. Walka o szkatułkę, walka o pudełeczko. Świetnie. Dezen nie skłamał. Lul, coś nowego. Batman też cud, miód i malina. I mimo, że w tym przypadku Mordora nie skłamałeś, to nadal ci nie ufamy. Ale ci do nie ufamy. Ale no zobaczymy. Batmany brzmią bardzo słabo i bardzo, bardzo słabo. Więc niegrywalnie brzmią. Brzmią jak największa kupa. Zobaczysz, jak przejdziesz. No zobaczymy. O, jakaś fajna muzyka leci w tle. Już nie jest fajna. Co? Tutaj nikogo nie ma. Tutaj nikogo, ale tu nikogo nie ma. Wydajcie się. Wcale tu się nikt nie skrył nad tym. Co się stało? Aha! Informacja, że Payday 2 ma event. Super. Dzięki. Zawsze chciałem wiedzieć, że Payday 2 będzie miał event. Aha, to był prank, to był tylko prank, to był prank! Typu. Tutaj nikogo nie ma, tutaj nikogo nie ma. To w ogóle wybierasz sobie latać po mieście gościem wysłanym na Gacka. Do tego w Maji tasami na wierzchu. No właśnie. Wysłów ma rację. No po co? Professional assassin jestem. Ups. Kurde, jak robimy killing spree, zabijamy wszystkich.
No, i teraz można lecieć dalej. To już zależy od kostiumu, Mistus. No zobaczymy, zobaczymy. No, nie mam jakichś wielkich nadziei co do... Nie mam wielkiej nadziei co do Batmana. Coś się, że to będzie kupa. Poszedł, psik! Idę stąd. Gońcie mnie, cwaniaczki. Dacie radę? Powinno ci wystarczyć to wozgę, że twórcy Shadow Mordor inspirowali się systemem walki właśnie z Batmana. System walki z systemem walki, no ale... Zobaczymy, no... Ale co takiego Batman ma dobry? Właśnie, Dezon, powiedz mi, dlaczego ten Batman jest taki dobry? Co on ma takiego dobrego? Dlaczego uważacie go za taką dobrą giecz? Ale to jest tylko jakąś grę z otwartym światem i tyle. No zejdź stąd! Fabuła i gameplay. No gameplay, mówię, poza gameplayem. No i coś się składa na ten gameplay. Bardzo mięsiony bogaczem, który napił jazdów ludzi. To jest, już jest plus. No to wtedy by to wszystko tłumaczyło. Będzie w ogóle gameplay, którego raczej nie widziałeś w żadnej grze, nie czując systemu walki. No Gacek bije wszystkich, którzy wpadną mu w łapy. No to teraz wszystko tłumaczy, dlatego to jest taka dobra gra.
Shadow of Mordor był dobry, bo miał bardzo dobry system Nemesis, który był, no, innowacyjny i właśnie ciekawy. Właśnie cały Shadow of Mordor był jeden wielki system Nemesis. To nie jest takie proste. Trzeba pamiętać, że Batman jest też szkolonym detektywem. On jest po prostu bogaczem. Ja w filmach widziałem tylko gościa w Rajtuzach, który napieprzał z Wolców i tyle. Jest to wykorzystane właśnie w tych grach. No tak, on ma też swoje zmysły. Nie wiem, czy to była kwestia zabawek technicznych. No kwestia zabawek technicznych, no przecież Batmana nie ugryzł Batman. Bat, nie to też. Przyznać, że Ubisoft jak zawsze no, postawił na dobrą muzykę. Że takiej małej, niskiej gierki zrobili dobry soundtrack. Może nie taki dobry jak wiadomo, no. W innych częściach serii Assassin, ale... Chang Ching Chong! O kurde, fajna kusza. Kusza automatyczna. Jest skrolony do granic ludzkich możliwości pełno gadżetów. Poleca słuchaweczki, w sensie te słuchaweczki, HyperX-y, Cloudy 2, jak najbardziej polecam. To są pierwsze słuchawki, które mam 2 lata, które się nie rozwaliły i które działają nadal idealnie. Także HyperX-y zawsze na propsie. Są świetne słuchawki, choć no, do tanich nie należą. Można powiedzieć, że to jest... nie wiem co to jest. Batman przecież został ugryziony przez kamerdynera i stał się Batmanem. No i wszystko jasne. A mikrofon, który w nich jest? A wiesz co, ma taki mikrofon odczepiany, który może sobie tu poczepiać i gadać. Ja tego nie używam, bo mikrofon mimo wszystko nie jest jakiś super. Mikrofon nie jest super, dlatego używam tego fajnego Blue Yeti. Które tutaj jest, fajne, świetne. Nie wiem tylko jeszcze go potrafił jakoś skonfigurować, żeby był dobry. Ale nie potrafię go skonfigurować. Dlatego jest tylko dobry. Leć! A to dzięki bardzo, proszę ja ciebie. Jak pieprzony ninja jestem. Zasadniczo ja jestem asasynem! Haha, zabiłem mistrza walki. Odnoszę wrażenie, że postać przed chwilą sama z siebie sfrywała.
Skok wiary jest zaliczony. Jestem ciekawy, jak działały starsze Batmany na PS3. To wkrótce się przekonasz. Nikogo nie ma, ale tu nikogo nie ma. Tu nikogo nie ma. Kurde, nie. Nie, przepraszam. Ja tu nie było. Mongo mnie bije, halo. A, no nie mogą zabił. Mongo mnie zabił. Bo może sobie jakąś żywkę kupię. No to tak samo jak na PC, tylko w 30 FPS-ach bez bajerów od NVIDII. No kurde, serio? Halo? No. Hello. O. Tutaj nikogo nie, ale tu nikogo nie ma. O, a jednak jest. Jej, jak ty walczysz? Z kim ty walczysz? Ej, co ta kobieta odwala? Lol. To jest już nowy poziom spieprzenia. Znaczy niższej to na pewno rozdzielce jest, bo jakby nie patrzeć, PS3 wyrabia tylko 720p i natywne 1080, znaczy no, nie natywne. Ale wyrabia takie rzekome 1080. Na PS3 1080 to jest to samo, co na PS4 4K. Tak to działa. Wow! Hello. Zabij mongolskich zwiadowców. Te głupie Mongoły. Arkham City ma remastera na PS4. Znaczy, cała trylogia z tego co wiem jest zremasterowana. Wydajcie, tu nikogo nie ma. Tu typu nikogo nie ma. No wydajcie, Itson. Sik. Ach. 跑哪去了? Odwróć się, gość, odwróć, da. Ja ci dam Qingzhong. Chodź. No kurde, no... Halo. To tak nie działa. Za dużo mam za mało mam bomb hukowych. A jak imagine nie ma remastera, bo byłyby na przez inne studio. Ha. No
Dobra, muszę tam iść. No co, pieprzą mi z łapy i szło mnie. A to jest głupie. No ale jak mam ich z... Ja muszę się ich pozbyć po cichu. Dlatego jak Camel Legends było średnie. O, czyli już wiemy, że nie by w nie giać w nie. Żeby sobie Origins odpuścić. Dobra. I zboczy. No kurde, halo. Zadziałało, zadziałało. Zadziałało. Krzyżują bomb hukowych. A i to jest problem. To jest problem. Ale jak myślę, to prequel po prostu. Niby nie ma powiązania z Legend of Rocksteady, ale wyjaśnia kilka nieścisłości. To może zacząć, może najlepiej byłoby zacząć od Origins. Co to było? Co to było? Szukajcie przyczyny. Hello. Ja pieprzę. GG, easy. Co się stało? Co to mogło być? Co go zabiło? Na pewno nie jest pod mostem. Obejrzyj całe początki Batmana po prostu. To w końcu powiedz mi też, że może warto zacząć jednak od Origins? Dobra, I'm out of here. Zacznę od Origins i od razu przejdziesz po nim do tych lepszych części. No to zaczniemy od Origins. A, to jest automatyczna kusza! Trzeba było jednak wszystkich zabić. A nie skradać się. Jednak zabijanie zawsze jest najlepsze. Ha, nawet go nie dostrzegł. O Jezus. No co, tutaj nikogo nie ma.
Biegnij! Kurde, dobrze. Jestem się dumny. Chociaż Demon twierdzi, że Origins było dobre, ale Demon wszystko sądzi, że jest dobre. Demon jest dziwny. Demon gra w LoL'a. Dlatego Demonowi też bym nie ufał. Ja się zgadzam. Słabe nie było, ale jakieś wyśmienite też nie. I się zaczęły lagi na Steamie. O Jezus, panie klaską, idź pan stąd. Za chwilę coś Dezen wymyślimy, za chwilę Dezenie coś wymyślimy. Ha ha ha! To może teraz coś wymyślimy w takim razie. Bo to jak nic, wywala sieć. Znowu pewnie. Jany, co te OBS, co te asasyny? Nie wiem co to jest, ale wpieprzymy to. Dobra, zobaczmy jak z tą siecią. Czy znowu ten gwiazdką próbuje mnie oszukać? Prawdopodobnie tak. W sumie nawet nie wiem, czy wczoraj o tej samej godzinie tak nie było. Nie wiem. Ale zaraz się przekonamy. Prawdopodobnie tak. A, już widzę, że tak jest. Ping 113, pobieranie 40 mega, okej. Ale widzę, że nie jest tak źle jak wczoraj. Wczoraj to było ile? 160 pingu, zaledwie 10 mega downloadu i ile? 4 mega uploadu? Co to jest? Oszukują. Oszukują mnie. Będę do nich dzwonił, oszukiści. Prawie tak samo jak wczoraj. Ojej, ale to już nic nie poradzę. No to już nic nie poradzę. Także musicie przeżyć tą chwilę lagów. Może musicie przeżyć tą chwilę lagów, niestety. I najwyżej sobie powtóreczkę obejrzycie, no. Czyli no nie. No halo, halo, wejdź tam, bij go, bądź asasynem, kurde, oh fuck, idę slomo, no i... Haha, kurde, jak prawdziwy asasyn. O, z tego co widzę, już lagów nie powinno być. Jakiś polski milioner zrobił sobie kanał na YouTube i robi vlogi. Jest. Jeszcze mu mało pieniędzy, to jeszcze na YouTubie musi. Co to było? Nie,
Do szczerszego typa. Nie ma, niech sobie tu przyjdzie. Jest 57 na liście 100 najbogatszych Polaków. No i po co? No i po co? Niech nam zostawi YouTube'a. Niech zostawi biedakom YouTube. Jest bogaty, to może. My nie jesteśmy bogaci, więc nie możemy. Nie patrz się w dół, typu, nie patrz się w dół. Dobra, jeden kołowiec z głowy. Tak, zamknięte, nie mogę tu iść. Oj, Jany, Jany, no dobrze. To idziemy naokoło. No chodź, bijemy się. O nas solo. O kurde. Przepraszam, jak to burzało, to był joke, to był prank. Au, au. To tylko był prank. A niech tu ten typu przyjdzie. Przydałaby się bomba ogłuszająca. A ten Mongoł to co to jest za Mongoł? To nie Mongoł. Chodź tu! Panie Mongoł. Easy win. No gdzie ty idziesz? Rany boskie, to sterowanie jest tak nieprzyjemne. Jakby może tu było pada palić. Ale nie, bo po co? A! O, to the final battle? Już teraz? Czyli jednak. Czyli teraz będzie final battle, no kurde. W końcu. Your actions here have only delayed the inevitable. Slowing these savages will have only angered them. They will see this as a betrayal. And launch a full-scale assault. They will not reach my land. The war will hold them back. Your land? You think your successes matter? China is just a piece of the prize. We will rule the world. And the box you so kindly presented us will be yet another tool to achieve a time of peace. Peace? You think you're a hero now? I don't want your world, your control. Give me the box, and your death will be fast. Your box is lost, assassin.
already out of China, in the safe hands of my fellow Templars. Then another assassin will find the box. That will be their destiny. Mine lies here with you. Tak jakby cliffhanger. Tak jakby to nie cliffhanger. O kurde! Chyba nie powinienem tego zrobić. Chyba nie powinienem tego zrobić. I nagle wszystko się wali, nagle wszystko wybucha. To ma wszystko sens, widzę. To wszystko ma sens. Ile ta gra ma? Z tego co widziałem, około 6 godzin. Ale chyba to już ostatnia misja, pewnie, więc to ostatnia misja, więc prawie na pewno teraz skończymy. Ale zrobię taki cliffhanger do Assassin's Creed Indie. Domyślam się, że tak przynajmniej jest. Szkatuła pojechała gdzieś indziej, więc pewnie będzie teraz Assassin's Creed Chronicles India. Wszystko rozgrywa się w kwestii tej szkatuły. Wow. Prawie jak Brotherhood. O, jak go wyfrunęło. Opa. O, leć, leć. Nice. No ale skąd te wybuchy? Co to jest? Call of Duty, że... Nawet w Call of Duty wybuchy są jakoś usprawiedliwione. W sensie, że tutaj wysadzili jedno. W sensie, że tutaj wojna się rozgrywa. A tutaj co? No, gościuje się przywitali. No, cześć, cześć. To co? A nic, i wybuchy. No i umarliśmy. Bo nie mogę sobie tak paluchów wyginać. Ech. Bez sens. Ale dobra, będzie finish. Poczekajcie sekundkę.
Halo. Zaraz, ludziska, widzimy się ponownie po 20 minutach. 20 minutach masakry. Dajcie spokój. Dajcie spokój, to jest zawracanie mi dupy. Ale jestem, możemy to w końcu skończyć. Half-Life 2 przesadziło. Całą sekwencję musiałem lecieć, aby wyłączyć wtyczkę. Potem wracać przez całą sekwencję do łazika. Legendalna gra. Świetnie. Dobra. Skończmy to w końcu i... Żyjmy na chwila. Zapomniałem jedną rzecz zrobić. Czas wznowić. Ja, dajcie spokój. Kto jeszcze tu został? Ktoś tu jeszcze czatował? Czy wszyscy poszli, nie wiem, grać w Paladinsy, czy cokolwiek? Gdzieś to się spodziewał. Wiesz co, okazało się, że pies zaczął mi teraz umierać. Dosłownie zdychać. Głupi kundel, który ma ponad 10 lat, tak chciał mu się umierać. Także no... Można tak powiedzieć, że musiałem pomóc przenieść tego trupa, żywego trupa do samochodu. Żeby go zawieźli, tego kundla zdychającego, do weterynarza. Żeby powiedział tylko, że trzeba uśpić kundla. Zawracanie dupy. No wiesz co, to nie jest potwierdzone. O, goddammit. To nie jest potwierdzone info. Po prostu pies wyglądał i jęczał, jakby umierał. Ale czy umrze, kto wie? No. Ale to znaczy oczywiste, że ten pies już zdychał. Zdycha i umrze za chwilę. Lul? Biegnij, biegnij. Dobra, przejdźmy tą misję, skończmy grę. I zrobię teraz taką sensowną przerwę. Żeby sobie coś zjeść, żeby coś odsapnąć, bo to kurde jest dramat. To jest dramat. Wow. Gdzie ten Chang Chong Chung? Tu jest ten Chang Chong Chung. O kurde, ile tych typów. W takim razie tu się przydadzą. Tutaj!
Daj bama! Au. Daj Jerry! Ciebie! No niech ten alarm już zniknie. Byłoby miło. No. No i babeczkę mamy. Easy. Final battle, final battle. Walka z Cesarzem, który jest super walka. Jak ja mam wygrać z typem? Aha, tak. Zawsze bądźcie w stanie. Dobra, typu. Po co mam z nim nie walczyć? Tak też można. Zabiłem cesarza, jestem cesarzobójcą. Nie bać królobójców, lepsi są cesarzobójce. Do not flatter yourself, Sangyong. You had to die for China to have hope again. I started this journey for vengeance. But I've understood now that it's pointless. I have. Tak jak z dupy. The future. A new tomorrow for China and its people. I will undo all that you have done. I will rebuild the brotherhood and recruit those who wish to make our land. Chyba GG jednak jestem. Chyba jednak w końcu GG. Those ready to die to fight men like you. Your Templar world will not happen. The assassins will rise again. Babeczkę sobie wpieprzyłem. Na dobry koniec. Nowa gra plus. Ulala. Ale nie sądzę, żebym chciał grać w nową gra plus. Gdyby to sterowanie było lepsze, to może. Może. O, jest starsza, he. Mentor. Last time we talked, you were telling me about Master Vitor's precursor box. Ah,
Ezio's great gift to me. Yes. Czy Gigi? No jednak Gigi. I never discovered what the box could do. Yet the artifact and my obsession with it taught me a great lesson. Perhaps the greatest of lessons. What was that, Mentor? She who seeks revenge should remember to dig two graves. No! W końcu, GG! 5 godzin i 4 minutki. Nice one. Assassin's Creed Chronicles China skończone. Skończone! Finali w końcu. Szybciutko. Uzupełnię sześciusienko. I sobie możemy lecieć dalej z kolejną gierką. Nawet nie chcę, mi się iść na przerwę. Dobra, nie chcę jakaś tam muzyka leci w tle. Dobra, Assassin's Creed Chronicles China skończone w 5 godzin 4 minuty. A tu skończone. Ocena 6 na 10. Byłoby wyżej. Byłoby zdecydowanie wyżej, gdyby nie to, że sterowanie wszystko zniszczyło. Ale to wszystko zniszczyło. No i ta fabuła była niedopracowana. Była niedopracowana. Niedokończona, powiedzmy tak. Dobra. Także. Jezus, Maria, dać. Lul! Halo. Co tu się odwala? Dobra. Assassin ukończony. I teraz tak, będą równocześnie dwie kolejne gry na MGSL-u. Będą to Sąsiedzi z Piekła Roda, Sąsiedzi z Piekła Rodem i Titanfall 2. Te dwa tytuły. Prawdopodobnie są z Sąsiadów nawet dzisiaj skończę. Nie wiem, zobaczymy. To nie jest jakaś długa gra. Misji nie ma za dużo, a każda misja to jest nie więcej niż 10 minut. 5-10 minut, więc jakbym, nie wiem, przyłożył się, to byśmy to dzisiaj skończyli. Tak samo później zaczniemy też Titanfall 2, więc dwie gry dzisiaj jeszcze zaczniemy. Jeszcze dwie gry dzisiaj zaczniemy, a na samym końcu, zależnie od tego, o której skończymy, może BF, może, a to może. Dobra, asasynki skończ.